również w ten sposób działając popełnia jakiś straszliwy grzech przeciwko solidarności społecznej, bo często, kiedy czytam Gazetę Wyborczą, mam właśnie wrażenie, że to zeka dosyć wąskiej grupy mieszkającej, czytelników mieszkających w wielkich miastach i te zarzuty czynione obecnemu rządowi są czynione na zasadzie zabierają nam, żeby dać komuś innemu. A może na to spójrzmy w ten sposób, że przyczyną, dla której Platforma Obywatelska poniosła porażkę, jest to, że tą Polskę powiatową sobie odpuściła. A w tej Polsce powiatowej nie dzieje się dobrze. To też nie jest dobre dla kraju, że ta prowincjonalna część naszego kraju się wyróżnia, ludzie uciekają za granicę. To naprawdę jest z jednej strony racjonalne politycznie, że partia, która wygrywa wybory, stara się spełnić przede wszystkim te obietnice, które złożyła swoim wyborcom, a nie wyborcom innych partii. To jest absolutnie racjonalne polityczne działanie. I też jest racjonalne, że wygrywa ta partia, która faktycznie apeluje do tych interesów, które zostały przez poprzedników zaniedbane, nie traktowane poważnie. I wreszcie to jest jak najbardziej słuszne, że chcemy wprowadzać pewien zrównoważony rozwój pomiędzy wielkimi centrami a prowincją, a nie mieć taki model rozwojowy jak na przykład Kolumbia, Wenezuela czy wiele innych krajów trzeciego świata, gdzie prowincja podupada, a rozwija się tak naprawdę tylko metropolia, gdzie każdy, kogo na to stać, zatrudnia ochroniarza, a tam metropolia już jest otoczona do tego wianuszkiem ślad. No takiego rozwoju nie chcemy. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Chciałabym ojca zapytać, może takim Polskie pytaniem, które zwyczajny, człowiek zadaje. Przecież i sam przedziera się za grę do daska. Nie strata na to cierpieć. Nie. Jeżeli cierpienie jest następstwem grzechu, to chyba rzadko który człowiek czuje, że on jest tak i sam niedobry. Chciałby tańczyć. Nie. Dobrze znają postać Alana Turinga, twórcy pierwszego funkcjonującego komputera i bohatera hollywoodzkiego filmu. W konferencji wziął udział jego bratanek, Severus Turing, ale wśród uczestników był też Jeremy Russell, kuzyn polskiego matematyka Henryka Zygalskiego, który łamał kody Enigmy jeszcze przed wojną, na długo przed Turingiem. Mój Jeremy'ego używał techniki papierowej, która poprzedzała to, co robił mój własny wuj, stosując swoją maszynę, podkreślił Dermot Turing. Podczas konferencji poruszono też najmniej znany wkład francuskiego wywiadu w łamanie szyfrów Enigmy. Jeszcze długo po upadku Francji w jego utajnionych komórkach na Rivierze i w Afryce Północnej pracowała duża grupa polskich kryptologów, którzy jako pierwsi posiedli sekret Enigmy. Tłumaczy to ich nieobecność w Bletchley Park, brytyjskim ośrodku kryptologicznym, który pod koniec wojny zatrudniał 10 tysięcy ludzi, ekwiwalent pełnej dywizji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Grymer, Londyn. Ukazał się poradnik dla obywateli z Ukrainy w Polsce. Niemal 200-stronicowa książka ma pomóc Ukraińcom, którzy chcą pracować lub osiedlić się w naszym kraju. Piotr Pogorzelski.
wytłumaczyć. Książka podzielona jest na rozdziały mieszczące dokładne informacje dotyczące legalizacji pobytu i zatrudnienia. Mirosława Keryk z Fundacji Nasz Wybór, która przygotowywała poradnik, powiedziała mi, że autorzy wzięli też pod uwagę to, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na osiedlenie w Polsce. Teraz coraz więcej przyjeżdża rodzin z dziećmi, albo przyjeżdża ktoś jeden, kto prowadzi rodziny i jest zapotrzebowanie na informacje o systemie edukacji w Polsce. Liczbę Ukraińców pracujących w Polsce szacuje się na około 800 tysięcy. Wielu z nich ma problemy, na przykład z nieuczciwymi pracodawcami. Natalia Rymska, pracująca w Centrum Pomocy Cudzoziemcom, podkreśla, że poradnik bardzo im się przyda. Mam nadzieję, że pomoże uświadomić sobie zakres obowiązków i praw. Poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce ukazał się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i jest rozdawany za darmo w biurach organizacji pozarządowych, przy cerkwiach, a także w konsulatach ukraińskich na terytorium naszego kraju. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rząd Kuwejtu podał się do dymisji. W niewielkim kraju, którego budżet opiera się na dochodach z ropy naftowej, rozwiązano parlament. Więcej na ten temat Anna Dudzińska. Kłopoty finansowe państw Zatoki Perskiej związane są z niskimi cenami ropy naftowej na świecie. Decyzję o podaniu się rządu do dymisji poprzedziła dyskusja o cenach surowca między parlamentarzystami a członkami gabinetu. Zdaniem komentatorów rządowej telewizji nie było między nimi możliwości porozumienia. By walczyć z dziurą budżetową, Kuwejt podniósł wcześniej cenę subsydiowanej dotąd benzyny o 80%. Jeszcze w 2014 roku za baryłkę ropy płacono 100 dolarów. Dzisiaj cena wynosi połowę tej kwoty. Zdaniem zachodnich komentatorów, parlament w Kuwejcie ma największą niezależność ze wszystkich państw Zatoki Perskiej. Kadencja tamtejszego parlamentu miała zgodnie z kalendarzem wyborczym potrwać do lipca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Wiele tysięcy osób uczestniczyło w manifestacji w Paryżu przeciwko przyjętemu przed 3 laty prawu zezwalającemu na zawieranie małżeństw przez pary homoseksualne. To tylko jedna ze spraw, przeciwko której protestowali uczestnicy demonstracji. A więcej na ten temat Marek Brzeźnicki. Manifestowali sprzeciw wobec sztucznego zapłodnienia samotnych kobiet lub tych, które żyją w parze homoseksualnej. Rząd pod wpływem lewicy próbował to przeforsować w 2013 i w rok później, ale odstąpił od takiego pomysłu pod wpływem nacisku ze strony ulicy i masowych manifestacji. W tej chwili ta kwestia nie jest brana pod uwagę przez władze, ale protestujący obawiają się, że sprawa ta znów stanie się aktualna w obliczu walki przed wyborami prezydenckimi. We Francji sztuczne zapłodnienie jest dopuszczalne w przypadku bezpłodnych par heteroseksualnych. Chodziło także o ostatnie cięcia finansowe w dziedzinie polityki rodzinnej. Jeden z uczestników manifestacji tak tłumaczył swój udział w proteście. Można chodzić na jednej nodze, ale chodzimy na dwóch, a to są kobieta i mężczyzna. Wśród manifestujących było kilka czołowych postaci ze świata politycznego, w tym ze skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, najmłodszą z rodu Le Pen, Marią Maryszal. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dzień będzie zachmurzenie duże, na północnym wschodzie małe i umiarkowane. Na termometrach od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i, umiarkowany, a na wybrzeżu okresami dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 4. Dzień Kolumba, obchodzony w minionym tygodniu, to święto na cześć przybycia Krzysztofa Kolumba do Ameryki w 1492 roku. To było odkrycie dla Kolumba i jego kolegów, natomiast dla tych, którzy zostali odkryci, to było przybycie dziwnych obcych, mówił w Polskim Radiu 24 filozof kultury i cywilizacji profesor Stanisław Obirek z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Jakub Kukla. Frapujący, fascynujący z jednej strony, z drugiej strony bardzo trudny przy okazji, bo wątków jest bardzo wiele, nie wiadomo, z czego rozpocząć. Rozpocznijmy może w takim razie od wątków najaktualniejszych, czyli od Dnia Kolumba, który obchodzony jest w obu Amerykach, i od kontrowersji z tym dniem związanych. Dzień Kolumba, czyli moment ustanowiony dla uczczenia przybycia Krzysztofa Kolumba do Ameryki w roku 1492. Tyle, że ten moment, czyli przybycie Kolumba do Ameryki dla jednych, oznaczał bogactwo, splendor i chwałę, a dla innych niewolę i często śmierć. Tylko i wyłącznie do ich dyspozycji. No tak, to w ogóle sam termin odkrycie jest znaczny, bo odkrycie rzeczywiście dla Kolumba i jego kolegów, natomiast dla tych, którzy zostali odkryci, no to było przybycie obcych, dziwnych obcych.
tych, którym się najpierw z ciekawością przyglądali, bo ich wcześniej nie widzieli, ale dość szybko się okazało, że ci obcy nie bardzo byli zainteresowani ich kulturą czy ich wierzeniami, ale raczej ich stanem posiadania. I złoto byli zainteresowani. Jak się okazało, że zwłaszcza Ameryka Południowa jest zasobna w złoto, no to rzeczywiście to gorączka złota była tym najsilniejszym motywem pchającym ich do przodu. No i rzeczywiście ze strony zwłaszcza tych ludów, które przeżyły, a które mają wyrytą głęboko w pamięci historię właśnie związaną z przybyciem Europejczyków, data przybycia Kolumba, Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, to jest właściwie początek apokalipsy, początek zniszczenia ich kultury, ich religii, ich całego świata, bo to oznaczało przede wszystkim przybycie właśnie obcych, więc na pewno nie możemy mówić o żadnym spotkaniu, dialogu, wymianie kulturowej, tylko o jednostronnej inwazji, która dla nich skończyła się rzeczywiście tragicznie. Zatrzymując się jeszcze chwilę przy samym terminie odkrycia Ameryki, on wskazuje na bardzo europocentryczne pojmowanie świata. Dla kogo odkrycie? Dlatego odkrycie, o tym profesor mówi. Dla Europejczyków owszem odkrycie. Dla tych, którzy mieszkali w Amerykach, obu niekoniecznie. No, przypomnijmy też, że to odkrycie było połączone z pomyłką, bo dlatego mówimy o Indianach, bo Kolumb i jego mocodawcy, królowie Portugalii, Hiszpanii i tak dalej, no, potem papiestwo się włączyło, byli przekonani, że jadą do Indii, a Indie były wtedy bardzo pożądane ze względów no, nie na złoto, ale różne korzenie i tak dalej, przyprawy, jedwab, no to wszystko, co miało otworzyć drogę bezpośrednio Europejczykom, okazało się nagle, że na przeszkodzie stanęły dwa kontynenty Ameryki właśnie i no to bardzo interesujące jest właśnie, jak rzeczy, które nam się wydaje, że odkrywamy, albo że coś nam się wydaje, że jest prawdą, w perspektywie historycznej okazuje się błędem. No, niezależnie od wszystkiego, no faktem jest, że dzień jest ważny, zarówno dla Europy, i tutaj ma pan rację, że XV-XVI wiek to jest początek tej ogromnej ekspansji Europejczyków, nie tylko przecież na zachód, ale i na wschód. I opisy pierwsze, które mamy, to są rzeczywiście pisane z perspektywy europejskiej, porównywanie dzikich, jak to się niezbyt elegancko mówiło wtedy, barbarzyńców do naszej wysokiej kultury, co było oczywiście perspektywą skrzywioną, mającą bardziej związek z ignorancją Europejczyków, którzy nie znali po prostu zapisów innych alfabetów, jak w przypadku Azji, chińskiego, sanskrytu. To wszystko były dla nich rzeczy no, tajemnicze. Dopiero później niektórzy przynajmniej, jak jezuici chociażby, zdecydowali się na poznanie tych innych pism i alfabetów. No, w wypadku obu Ameryk sytuacja była o tyle jeszcze trudniejsza, zwłaszcza dla tych, w cudzysłowie mówiąc, odkrytych, że oni nie mieli zapisów takich szacownych jak właśnie Azjaci i stąd bardzo mało zostało z tego, co Europejczycy wtedy zostali, no bo po prostu nie było pism, a zamordowani do grobu zabrali swoje wierzenia. Także to no jest, myślę, że rzadko się na tym zastanawiamy, a może ten dzisiejszy dzień może być dobrym pretekstem do tego, co to znaczy wartości europejskie, co to znaczy, że jesteśmy pępkiem świata, jakie to konsekwencje ma dla innych, bo przecież ta perspektywa eurocentryczna nie jest tylko dla nas typowa, bo nas to Chińczycy mówią o środku państwa środka, czyli w nazwie też mają to poczucie, że są Chiny i wokół gdzieś tam jakieś peryferie. Na centralnym miejscu na mapach chińskich są oczywiście Chiny. No i nie Europa. Wspomniani jezuici właśnie jak malowali mapy dla cesarza, to oczywiście właśnie tak malowali, że Chiny były w środku, żeby zdobyć jego łaskawość. Sprytnie to sobie wymyślili.
No, ale z Ameryką to rzeczywiście... No, sam fakt przecież, no jakimi językami mówią dzisiaj ludy, narody zamieszkujące oba kontynenty. No, językami europejskimi. No, bardzo mało, to owszem, nawet w tym Uniwersytecie Warszawskim są bardzo ciekawe badania prowadzone na temat tych języków jeszcze szczątkowo istniejących, ale to jest naprawdę jak badanie zatopionej Atlantydy. No, niewiele zostało. Profesor wspomniał o trwaniu w błędzie. Przypomnijmy, że Kolumb, wchodząc z tego łezpa dołu, trwał w przekonaniu, że dopłynął do Indii, że znalazł drogę morską do Indii. Właśnie dopiero później Florenczyk, podaje, że Ameryka Vespucci dotarł do Ameryki i stwierdził, że to jednak nowy kontynent, a nie Indie. Dlatego się nazywa Ameryka, a nie Kolumbia, czy Kolumbus, prawda? Tak, oczywiście, trwał w sobie pewnym przekonaniu, no bo odkrywał Indię, tak? Myślał, że tam może jeszcze potem będzie co innego. No ale faktem jest, że gdyby nie odwaga Kolumba, gdyby nie go... Trzeba coś dobrego o nim powiedzieć też. No gdyby nie jego... No, to, że wierzył, że można, tak? To było wtedy, no tak jak wyprawa na Księżyc dzisiaj, no... Kto mógł mu zagwarantować, że wróci? Może to był one way ticket, prawda? Bilet w jedną stronę, ale udało się. No więc chwała mu za to, ale od nas dzisiaj mądrzejszych o te 5 wieków historii należy właściwe ocenienie, znaczenie tego wydarzenia. O znaczeniu jeszcze oczywiście dzisiaj porozmawiamy, ale wracając do samego momentu odkrycia z perspektywy europejskiej oczywiście, to on również nie jest tak oczywisty, bo mówi się, że dużo, dużo wcześniej przed Kolumbem do Ameryki dotarli Indowie, później, że byli tam jeszcze Chińczycy, więc odkrycie znowu w cudzysłowie wypowiadane oczywiście, to była tylko kwestia czasu. No na pewno, bo jeśli by zapytać znowu Mormonów na przykład, to oni mają swoje tam teorie i są przekonani, że wcześniej były Józef Smith wedle ich przeświadczeń dostał jakieś złote talerze, na których były wyryte właśnie tajemnice czy objawienia zawarte w Księdze Mormona i tam wyraźnie widać jakieś intuicyjne czy fantastyczne, ale w każdym razie na pewno jakieś powiązania kulturowe, wcześniejsze dużo. I o tych Wikingach też, zdaje się, były nawet takie próby, czy to było fizycznie możliwe, zdaje się, że faktycznie tak było. No i na pewno specjaliści od, zwłaszcza Ameryki Południowej, gdzie tych przekazów kulturowych się więcej zachowało, by nam wiele powiedzieli, że te rozprzestrzeniania się na przykład różnych wątków religijnych, bo religia jest tym nośnikiem najtrwalszym chyba różnych przeświadczeń. Zdaje się, że te powiązania jakieś były, ale to jest trochę skazanie na domyślu. Mam wrażenie, że w dzisiejszej perspektywie trochę ranga tego wydarzenia odkrycia Ameryki, zależnie od tego, czy pierwszy był Kolumb, czy Wikingowie, czy ktokolwiek inny, trochę nam umyka, bo dziś z tego miejsca możemy za pomocą nowych technologii, za pośrednictwem internetu właściwie przyjrzeć się z bliska prawie każdemu zakątkowi świata. Ksiądz, albo inaczej ojciec Fedorowicz, bo tak był ojciec Tadeusz, bo tak był nazywany, a właściwie ojciec był nazywany Laska. Okazało się, że miał wtedy 87 lat. Że nagle pojawiły się dwa ogromne nowe zaprosić do Wie pan, to nie tylko ze względu na wyobraźnię geograficzną. Ja się trochę zajmuję antropologią kulturową. Czasem sobie myślę, że takie wtargnięcie w wyobraźnię religijną również nowych ludów, które nigdy nie znały chrześcijaństwa, innych rodzin, judaizmu, islamu, mogą być zupełnie inny świat. I to się wtedy pojawił wielki problem, czy tych Indian, jak pierwsi odkrywcy stwierdzili, czy ich można traktować jako ludzi. To dla nas wydaje się zupełnie
poprosiłam go o rozmowę, dlatego że ale szukałam do dzisiaj, i wydaje mi się, że my w ogóle szukamy takich osobowości, autorytetów, które by nam pomagały wielu traktatów, w chwilach trudnych, które by pomagały, rozświetlały może jakieś wyjaśniały jakieś sytuacje, których my nie możemy pojąć, ale no, w takiej sytuacji jest pewnie takiej rzeczywistości właśnie, sytuacji zwykłej cierpienia, którego sensu ciągle się doszukujemy. I właśnie o ten sens cierpienia spytałam ojca, a on mi na początku powiedział, ale Israelici są kompetentni, ja się nie znam na tym. No i wtedy pamiętam mój stres, moje takie konfuzje, frustracje. Jakoś tę rozmowę przeprowadziliśmy. Przeświadczenia, że każdy człowiek, niezależnie od wiary, niezależnie od religii, dzisiaj myślę, jest człowiekiem, zawdzięczamy również tym ojciec był sobą po prostu tego, co się w tej wypowiedzi. Ludzie, którzy nie są chrześcijanami, bo tak mają naprawdę takie samo prawo, jak to pewnie kiedy się do, zastanowimy, do każdy nad własnym a życiem, potem problem, nad, oczywiście, nad własnym cierpieniem, bo przecież dzisiaj z nas inne chrześcijaństwo nie przeżywa ciężki, bolesny chwil. Chrześcijaństwo takie, to po prostu no, nie wiemy nic znamy nam po prostu z historii, ale równocześnie które uważało, myślę, że tylko chrześcijaństwo że jednak każdy z nas jest kompetentny, bo każdy z nas oznaczało właściwie doszukuje ze się światem, jakoś a no, inni, w sposób bardziej z sukcesami, z Żydami, no to byli traktowani jako materiał do nawrócenia, tego, co nas spotyka, sensu tego a trudu, tym bardziej tego bólu, ludy, do nas które przychodzi. Nie posiadały religii księgi. Więc tutaj, gdyby, oprócz tego szoku, o którym Pan mówi, takiego otwarcia, że coś poza nami jakoś, istnieje, trzeba było jakby no, przemyśleć na nowo kategorię, z którymi Europejczycy byli oswojeni, że jesteśmy tylko nasze my, może tam północna Afryka, może Azja, a tu nagle dwa nowe kontynenty, zupełnie inni ludzie, Polska północna i południowa, 56 stanowiskowy, no numer telefonu. Dzięki Bogu, że był taki wyraz, potem telefonii. Do tego, ale trochę się na tym znam. Jezuici też wprowadzili zupełnie inne kategorie myślenia, pełnego szacunku właśnie dla zostanej kultury. Choć to było paternalistyczne, dzisiaj możemy oczywiście się wymądrzeć, mówić, no, że to z perspektywy jest łatwiej, ale wtedy rzeczywiście oprócz tych konkwistadorów o bardzo złej sławie, którzy myśleli, teraz z nami w audycji z któregoś mi tam ojca i odbieramy już telefony. Halo, słuchamy. No, był też krzyż, tak, byli misjonarze, no i oni teraz próbowali też prokrzeć tych barbarzyńców europejskich cywilizować, no, z różnym skutkiem, rozmawiamy o odkryciu Ameryki, o odkryciu Ameryki właściwie. Przywykliśmy do określenia odkrycie Ameryki, co wskazuje, że lubimy myśleć o sobie, jakby to nie Ziemia wokół Słońca się kręciła, tylko jakby to świat kręcił się wokół Europy. Nawet cały wszechświat. Tymczasem okazuje się, że dosyć dyskusyjne jest to określenie odkrycie Ameryki. Zaryzykuję stwierdzenie, że Kolumb nie tyle odkrył Amerykę, co odkrył pewne pokłady mentalności europejskiej, z którymi dotąd Europejczycy nie musieli się mierzyć. No myślę, że tak zwykle jest. To bardzo trafne, co Pan mówi, bo jest tak, że my reagujemy na nowe rzeczy i się dowiadujemy wiele rzeczy o sobie, że nagle coś nas zaskakuje i albo odkrywamy w sobie jakieś pokłady entuzjazmu, cieszymy się czymś nowym, albo zaczynamy się bać czegoś tego nowego i okazuje się, że jesteśmy strachliwi, że nas nowe rzeczy niepokoją, albo tym nowym gardzimy po prostu. Albo odrzucamy, albo gardzimy, albo chcemy zniszczyć. I sądzę, że w tym sensie rzeczywiście ta końcówka XV wieku, zwłaszcza XVI wiek, nam bardzo dużo o nas samych powiedział. Bo to jest czas, kiedy człowiek Europejczyk stanął, to co dzisiaj nazywamy, progu nowożytności. I w tę nowożytność oczywiście wpisuje się ten wielki wiek odkryć. To, co Pan wcześniej mówił o tym Google Map, że my sobie tak dzisiaj, ja to znowu mam skojarzenia z mojego dzieciństwa, jak Bolek i Lolek, jak wybierali się w podróż dookoła świata, to jeden właśnie palcem glob porusza, drugi zatrzymywał i tam jechali, tak. Więc
to była taka na te lata 60. mniej więcej to samo doświadczenie, które dzisiaj jest w zasięgu każdego iPhone'a, prawda, czy smartfona. W każdym razie, wracając i mówiąc zupełnie na serio, rzeczywiście mamy jakieś przewartościowanie radykalne, kim my jesteśmy. I sądzę, że nie będzie od rzeczy, jeśli powiemy, że wtedy Europejczyk odkrywa własną podmiotowość. Myślę tutaj o tym kilkanaście lat później, ale też rocznicowo możemy o tym powiedzieć, że Martin Luther w 1517 roku zapoczątkował, i to się łączy z naszym tematem, bo, ale zaraz otworzę tę krótką dygresję związaną z Marcinem Lutrem, że on powiedział coś takiego: tutaj stoję, tak, ich steje je. I to było dla niego najważniejsze, że żadne inne argumenty, czy Karola V, który chciał go zachęcić do zmiany zdania, już nie mówiąc o wysłannikach papieża, czy samego papieża, tak, żeby uznał autorytet papieski, on uznał nie, moje przeżycie Boga, Jezusa Chrystusa, który mi powiedział, że zbawia mnie tylko przez wiarę, to jest decydujące. I tu mamy pęknięcie wewnątrz kontynentu europejskiego i to pęknięcie zostało dość szybko przeniesione na te nowe kontynenty, bo wtedy pojawili się właśnie i misjonarze katolicy, i protestanci, no i ci tubylcze narody musiały jakby zdecydować, kto mówi prawdę. I to jest właśnie ten moment, kiedy sami Europejczycy stracili pewność siebie, musieli się nawzajem do siebie przekonywać. No wtedy argumentem nie było słowo tylko, chociaż głównie słowo drukowane. Wtedy mamy Gutenberga, rewolucję, pamflety, to wszystko zaczyna zalewać się. No to tak jak dzisiaj, jak dzisiaj media społecznościowe nam przyspieszyły różne obieg informacji, tak wtedy właśnie druk. No i mamy rzeczywiście coś nowego, że Europy, to co było oczywiste, że człowiek się rodził katolikiem i umierał, nagle to nie jest oczywiste. Można zmienić wiarę, można odrzucić papiestwo, tak jak właśnie mnich był augustiańskim mnichem, prawda, Martin Luther. Nie, to nie jest właściwa prawda, ja mam nową prawdę. I wielu ludzi mu uwierzyło. Mamy rzeczywiście pęknięcie w sercu katolickiej Europy. Mamy północ przeważającej części protestancką i właśnie południe, które pozostało katolickie. I to pęknięcie, proszę zauważyć, Ameryka Południowa, głównie język portugalski, Brazylia i inne kraje hiszpańskie, to jest kontynent katolicki. O tym też możemy porozmawiać, że i dzisiaj się to zmienia. Natomiast Ameryka Północna, Stany Zjednoczone dzisiaj i Kanada jest właśnie tak jak Europa wtedy pół na pół, bo przecież protestanci, purytanie zwłaszcza, ci najbardziej radykalni protestanci, oni wyjechali do Ameryki, bo uznali, że to jest kontynent im przez Boga obiecany. Tak? I to jest ciekawe. Inne zupełnie spojrzenie na to odkrycie. No, Indianie pewnie by mieli inne, czy Native Americans, jakim dzisiaj bardziej poprawnie nazywamy, czyli narody autochtoniczne. Dla nich to nie było tak, że ten kontynent był obiecany purytanom. Natomiast no, z taką perspektywą rzeczywiście większość różnych podłamów protestantyzmu do Ameryki w XVI, XVII wieku wyjeżdżała. Dodajmy, w przyszłym roku, w roku 2017, 500-lecie reformacji. No, zupełnie przy okazji. No tak, oczywiście. Jeśli chodzi o odkrywanie Ameryki przez Europejczyków, wspomniał pan, że ten moment, kiedy 15 i czasy późniejsze, to jest ten moment, kiedy Europejczycy uzyskują czy odnajdują swoją podmiotowość. Kosztem podmiotowości autochtonów w Amerykach właśnie ile czasu zajęło Europejczykom przyznanie podmiotowości także narodom autochtonicznym? No, ja
ja tak trochę z optymizmem wspomniałem Bartolomeo de las Casas, więc to już jesteśmy w XVII wieku, gdzie ta refleksja takiego uczłowieczania czy podmiotowości autochtonów się zbudziła. Natomiast on przegrał, on był w mniejszości, on został tak naprawdę odkryty dopiero w XX wieku. Można powiedzieć, że z takimi próbami podmiotowości mamy do czynienia w znanych, bardzo chętnie czytanych przez nas misjach paragwajskich, tak zwanych jezuitów. To jest XVII-XVIII wiek, gdzie może nasi radiosłuchacze pamiętają taki wspaniały film Misja, czyli właśnie muzyka Marikone, no i te widoki, te wodospady, te zupełnie nieprawdopodobne widoki, no ale zresztą to widać też w tym filmie, ale w rzeczywistości to było jeszcze bardziej dramatycznie. Nawet te takie minimalne próby przywrócenia podmiotowości tym ludom autochtonicznym, co próbowali robić jezuici, zakładając właśnie te redukcje paragwajskie, pozwalając im rządzić się po swojemu. Nawet te minimalne próby, które dzisiaj znowu z naszej perspektywy mówimy, że to było paternalistyczne, że to było wyższościowe, bo oni nie byli na przykład święceni na księży. Oni byli traktowani tak jak dzieci właściwie cały czas, ale jednak mieli bardzo dużą autonomię, tak? No więc to już mamy w XVIII wieku, ale to zostało przerwane dramatycznie, to w tym filmie jest to świetnie pokazane. Właśnie oni przez te minimalne próby przydania autonomii byli postrzegani jako zagrożenie dla interesów właśnie latyfundystów, którzy wtedy zaczynali się coraz bardziej tam rozszerzać i tak dalej, i tak dalej. Mowa złota była silniejsza wtedy? Tak, oczywiście, no interesy, zysk, bezwzględny zysk. Nawet jeśli ci akurat Guarani byli uczczeni przez jezuitów i byli chrześcijanami już, tak? Także już nie było tego, tej wymówki, że to nie są chrześcijanie. Ale jednak mimo wszystko ta, zresztą w Europie jesteśmy w tym czasie, kiedy podziały klasowe są bardzo mocne i zysk latyfundystów czy oligarchów, czy arystokracji wcale nie pomagał w respektowaniu praw chłopa pańszczyźnianego, tak, żeby też pro domo nostra trochę powiedzieć. Mniej więcej jesteśmy w tym samym kontekście. W każdym razie, to już mówię w tej chwili z perspektywy Stanów Zjednoczonych, na zajęciach próbujemy oczywiście ze studentami studiować i zgłębiać ten problem, jakie miejsce mają Amerykanie czy autochtoni, nazywamy Indianie, w dzisiejszej świadomości Ameryki, no to jest margines jednak. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Wypowiedzi księdza profesora Tischnera z jego pism, z jego tekstów. On myślał o tym, że cierpienie musi być przed mikrofonem przetrawione przez każdego człowieka, że cierpienie samo w sobie, Motorola, samo w sobie nie jest dobre. Ono wtedy jest dobre, jeżeli człowiek je przyjmie i jeżeli je jakoś wplecie w swoje życie. Dziękuję pani bardzo, pani Jolanto. 33-letni Motorola, dowódca separatystycznego batalionu Sparta, walczył przeciwko ukraińskim siłom rządowym, m.in. w Słowiańsku i na Donieckim lotnisku. Owiany był legendą bezwzględnego watażki, zwłaszcza w stosunku do jeńców. W wywiadach dla mediów przyznawał się, że sam zabił co najmniej
15 wziętych do niewoli ukraińskich wojskowych. Głośno też o nim było w sierpniu 2014 roku, kiedy Polska nie wydała zgody na przelot samolotu z rosyjskim ministrem obrony. Motorola nagrał wówczas amatorski film, w którym groził naszemu krajowi. Wataszka separatystów zginął w niedzielę po niecudzowniku eksplozji ładunku wybuchowego w windzie domu, w którym mieszkał szef separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczenko. Oskarżył o zorganizowanie zamachu ukraińską grupę dywersyjną. Według słów szefa bojówkarzy, ukraińskie władze, organizując zamach, zerwały proces pokojowy. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolorowa bransoletka z obornik śląskich może być przełomem w systemie ratownictwa medycznego. Fundacja Ludzi z Niesieniu opracowała urządzenie, w którym zapisywane są dane na temat choroby, przyjmowanych leków czy objawów. Gdy pacjentowi coś się stanie, każdy może odczytać te informacje. Wystarczy przyłożyć dowolny smartfon, a później przekazać dane ratownikom medycznym. Ci mogą zacząć pomagać zdalnie, gdy dowiedzą się, że nieprzytomny na przykład przeszedł wcześniej 3 zawały, opisuje Jerzy Piotrowicz z fundacji. Kiedy wystawiłem na zawał szpanty, może zawiadomić najbliższy miejsca zdarzenia szpital, zezwolić do nich, czy poprzez radio skomunikować i powiedzieć: chłopaki, słuchajcie, mamy tutaj Jana Kowalskiego i jest wielka szansa na to, że mają zawał, będziemy u was za 3-4 minuty, pomóżcie nam przygotować się. Urządzenie jest w trakcie pilotażu na Dolnym Śląsku. Prosty, ale rewolucyjny system został pozytywnie przyjęty przez służby medyczne. Ratownicy Wałbrzysko-Płockiej Grupy Petru świętują jubileusz 40-lecia. W tym czasie przeprowadzili ponad 26 tysięcy akcji. W Starej Kopalni w Wałbrzychu jubileusz świętowało 140 ratowników zawodowych i ochotników. Do służby przyjęto 4 nowych. Naczelnik grupy Maciej Kozetowski za jedną z trudniejszych akcji, w jakim brał udział, uważa ratowanie speleologa, który przed rokiem w październiku utknął w jaskini niedźwiedziej. Zmieścić nosze jaskiniowe, czy zmieścić człowieka od podgłówki od szpilki. Stąd aż 60 ludzi, bo trzeba było rozpić te poszczególne zaciski, przygotować transport. No i przede wszystkim to był człowiek, który miał uraz kręgosłupa. Wałbrzysko-Kłodzcy wiatrowcy czuwają nad bezpieczeństwem ludzi na obszarze 2500 km2 oraz na 1600 km szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4.33. Gdy wydawało się, że sejmowa batalia dotycząca obywatelskich projektów zmian w ustawie o ochronie życia ucichła, wywiad z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na nowo rozbudził emocje wśród części społeczeństwa. W audycji Wróżenie z faktów o przyszłości sprawą kooperacji rozmawiali publicyści Rafał Zienkiewicz i Aleksandra Jakubowska. Gospodarzem programu był Łukasz Warzecha. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Modlitwa różańcowa, taka zaczniemy od tematu, który jest właśnie w sytuacji bardzo trudnych, na Twitterze, sytuacjach bardzo trudnych, stał się bardzo popularny w sporze wirtualnej. Napisałeś parę słów o pani Ani Bryjańskiej, która współorganizowała protest, warto czy też może organizowała, tego, że była organizatorką protestu, po prostu tej modlitwy, która niejako z nami płynie. Określić pod domem Jarosława Kaczyńskiego, no czyli cały czas mamy temat aborcji. Ten protest został w jakiś sposób, nie wiem, czy można powiedzieć, sprowokowany, no, pretekstem może raczej do zorganizowania go był wywiad Jarosława Kaczyńskiego udzielony Polskiej Agencji Prasowej. Wywiad udzielony w momencie, kiedy wydawało się, że przynajmniej na jakiś czas temat siada. A ponieważ my zajmujemy się w tym programie przewidywaniami, więc pytanie wydaje się oczywiste dotyczące przyszłości. Czy rzeczywiście temat siada, czy to będzie nowa siła napędowa opozycji, której poprzedni napęd, czyli Trybunał Konstytucyjny, chyba już wyraźnie się wyczerpił? Aleksandra Jakubowska. Ja myślę, że będzie nadal, dlatego że środowiska lewicowe zdają sobie z tego sprawę, że to może być pomysł na przyszłość. Ja czytałam taki wywiad, którego Joanna Senyszyn udzieliła dziennikowi Gazecie Prawnej. Ja tam zawarła oprócz większość tego, z czym się nie zgadza, bardzo prawdą myśl, że lewica, a dokładnie SLD, tak jakby straciła swój elektorat socjalny na rzecz PiS-u i właściwie teraz pozostają jej tylko dwa wyjścia. Albo pójść w stronę takiej walki światopoglądowej i to obserwujemy,
no i jednocześnie zadbać o ten swój wymierający stary elektorat. I myślę, że te wydarzenia, które miały miejsce ostatnio, pokazały, jak znacznie lepszym paliwem do takich protestów i walki z obecnie panującą koalicją jest kwestia aborcji, w ogóle kwestie światopoglądowe, niż ten Trybunał Konstytucyjny, właśnie, który ludzie nie wiedzieli, o co tam chodzi i szli w obronie demokracji. To mamy jeszcze więcej pytanie. Czy jeżeli się zgadzamy z taką tezą, jaką pani tu stawia, czy Komitet Obrony Demokracji się w tym odnajdzie? Bo on jednak tam, no, była jakaś część wspólna w tym czarnym proteście, pod domem Kaczyńskiego, nie wiem, czy jakaś była, pewnie tak, to osoby, które uczestniczą w protestach, to na pewno też były tam, ale KOD już tam nie było widać. KOD się kojarzy jednoznacznie z protestami w sprawie Trybunału. Więc czy podejmie to wyzwanie, czy zaadoptuje się do tej nowej sytuacji? KOD został zmarginalizowany przy tym czarnym proteście, on tam musiał się dołączać. Mateusz Kijowski składał jakieś takie deklaracje, że my też przyjdziemy. A chcę, przyszli, czy nie przyszli, rzeczywiście nie było tego wyzwania. Ja nie przeceniam rzeczywiście moją rolę, mówiąc, że to jakoś ja jestem tutaj sprawcą, bo mój twórc sprawił cokolwiek co do popularności tematu. Ja myślę, że wiem, że jestem odosobniony w tym. Ja uważam, że to jest skręt po prostu, normalny skręt ze strony PiS-u, chociaż nie jestem tego tak do końca pewien. Ale skręt w jakim znaczeniu? W takim znaczeniu, że jest to celowe przesterowanie debaty publicznej na temat, który od 25 lat jest typowym tematem zastępczym, dyżurnym wręcz tematem zastępczym. Nie chcę tutaj od razu zastrzegam, że proszę mi zastrzec, uważam, że to jest nieważne, uważam, że to ważne, kwestie moralne są bardzo ważne, ale tym tematem można genialnie zawsze manipulować, zawsze mi można było świetnie podgrzewać emocje i od 25 lat się nim gra politycznie. Mam wrażenie, że się gra politycznie. Oczywiście jest to wielka zagadka, czy prezes Kaczyński wie, co mówi, czy tak po prostu mu się powiedziało, jak o niemieckim radiu, czy o Angeli Merkel, czy jednak powiedział to, co powiedział celowo. No bo on oczywiście nie powiedział nic złego, na pewno nie to, co mu zarzucają komuniści. Wystarczy zepchnąć ten wywiad, on mówi, że chcielibyśmy my jako PiS, tak, żeby każda kobieta, jeżeli nie zagraża tej życiu, mogła urodzić, nawet jeśli dziecko nie jest zdrowe, nawet jeśli ma umrzeć, to żeby mogła tę ciążę zakończyć, ale oczywiście nie wolno nikogo do tego zmuszać, ale będziemy stwarzać zachęty i tak dalej. No nie jest to jakaś horrendalna wypowiedź. Z drugiej strony, Jarosław Kaczyński od 25 lat, no zdąży się nauczyć, że cokolwiek on powie, jest natychmiast podchwytywane, krojone, z tego się wyciąga coś, tak jak było, nie wiem, z gorszym sortem, z ukrytą opcją niemiecką, więc chyba wiedział, że odgrzewa spór, który właśnie zakopał. No, wydawałby się, że tam trzejka, nie mając rodziny, no, może na dobre ciepłe słowo, że w tym nie ma logiki. Jak to? Najpierw skierowali ten projektor do juryst, do komisji, potem do tej komisji natychmiast uwalili przy zresztą nieskrywanej wściekłości Platformy, która się różnymi kruczkami w każdym nie chciała temat przedłużyć, żeby to było procedowane, jednak ten projekt, że było przeciwko czemu protestować. I w momencie, kiedy wydawało się, że tematu nie ma, nagle jest taki wywiad. Moim zdaniem w tym szaleństwie może być metoda, ponieważ jest po prostu dla PiS-u, w moim przekonaniu, dużo bardziej opłacalne, żeby ta histeria aborcyjna trwała, niż żeby się skończyła. To jeżeli masz rację, to by znaczyło, że możemy się spodziewać takich impulsów, które będą miały ten spór napędzić z obu stron. Bo dla obu stron to by było korzystne, to znaczy dla lewicy i dla PiS, czyli być może kolejne wywiady będą, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, ale jego współpracowników. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia w tym, co pani powiedziała wcześniej. Pani powiedziała o SLD. SLD rzeczywiście trochę podobnie jak KOD w tym wątku wydaje się zmarginalizowane. No to raczej te środowiska skrajnie lewicowe, czyli Razemy tutaj tak zwane. Ale takie typy, że Razem to dla nich są kapitulanci. Ale więc pytanie, czy właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej z Włodzimierzem Czarzastym na czele będzie potrafił dla swojego pożytku zaadaptować ten temat? Myślę, że nie mają wyjścia, dlatego że nie widzę ani żadnej tam myśli programowej, ani żadnych inicjatyw po tamtej stronie. Oni się nieśmiało próbowali do kogoś przyłączyć, ale co się da
bardziej wyszło. Natomiast wracając do tego, co mówił pan redaktor przed chwilą, no to rzeczywiście makiaweliczne byłyby pomysły, gdyby tak miało być. Ja myślę, że praprzyczyna i prabłąd, który popełnił PiS, to było nieskierowane już projektu do komisji. Gdybyśmy mieli skierowane te dwa projekty do komisji, to one by sobie tam mogły długo leżeć, powołowani by byli kolejni eksperci, nic by się nie działo. Natomiast to takie zaprzeczenie własnym hasłom z kampanii wyborczej, to krytykowanie Platformy Obywatelskiej i PSL-u za mielenie obywatelskich projektów. Nagle dostajemy do Sejmu dwa obywatelskie projekty i co? Jeden jest lepszy, drugi jest zupełnie gorszy. To jest tam przyczyna, bo nie. Teraz jeżeli taka przyczyna do przyszłości, kot umiera i myślę, że z tego nie wyjdzie. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że koalicja za 10 lat wcześniej, za wcześnie w politykę się wdała, bo gdyby na czele tego ruchu stanął ktoś z taką charyzmą, jak miał pan kot, to mogłoby być to groźne. Natomiast no, Mateusz Kwiatkowski jest osobą bez absolutnie jakiejkolwiek charyzmy, a do tego jednak no, dość tak tam krytykowaną zarówno swoje osobiste sprawy. I kot chyba nie widzi przed sobą dalszej drogi, bo tutaj rzeczywiście te skrajne środowiska lewicowe odebrały mu coś, co mogło być następnym krokiem jego rozwoju. A czy zgodzilibyście się Państwo z taką tezą, że jeżeli te protesty pójdą w stronę takiego właśnie lewicowego, skrajnego lewicowego radykalizmu, jak ten protest pod domem Jarosława Kaczyńskiego, to będzie oznaczało, że nie uda się już zebrać wokół nich takich tłumów, jak były przy czarnym proteście, no bo jednak tym radykalizmem Jeżeli ja mam rację, to może nie mam. Może Jarosław Kaczyński, jak on się często zdarzyło,
palną po prostu, bo on ma takie odruchy. Ale w tym programie stawiamy jest godzina 4:45. Gdyby on gdzieś, żeby to było gdzieś tam powiedziane do kamery, tego bardziej bym podejrzewał taki ten. Bo ja sobie, jak mówię zawsze, Kierzolejborski inteligent ze wszystkimi wadami i plusami. A wadami inteligentem to jest zawsze strony wydywagowane. Nie umiemy sformułowania jasnego komunikatu, tylko takie zawsze jak te widoka, że z jednej strony, z drugiej strony. On lubi tak zważać, jak to się tak łatwo z niej odpowiedzieć. No, ale jeśli mam rację i to było celowe, no to po prostu znaczy, że PiS się nauczył od Platformy Obywatelskiej, że przyjął te zasady Igora Ostapowicza małpy w klatce. Wiązanie, gdzie traktowany, że Kaczyński to wręcz Ostapowicz o relacji platformowskiej na szkoleniach i tak mówi, że Kaczyński mógł lepiej w tym debacie. To jest małpa w klatce i jak się uspokaja, to trzeba mu kopnąć w klatce, żeby on podskakił. No najlepiej się kopało w klatce, mówiąc, puszczając pali Najbardziej radykalnych odłamów jest postacią najbliższą papieżowi jest jego rodak ksiądz Józef Gabriel de Rosario Borgero. Był on wiejskim proboszczem w północnej Argentynie. Jego parafia była bardzo rozległa, położona na górzystym terenie. Ciągle więc był w drodze, by założyć swym parafiom rzeszów wśród nich rekolekcje ignacjańskie. Zazwyczaj jest przedstawiany jak dowiada swego mułła, na którą podróżował po parafii. Franciszek zaliczył go w poczet błogosławiony w 2013 roku. Postacią najbardziej wpływającą i chyba najważniejszą postanowiącą wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży jest 15-letni Meksykanin Józef Sánchez de Rio. Zginął on w 1928 roku w czasie tzw. Krystiady. Zaciągnął się on wraz ze swymi braćmi do Cristeros. Był to ruch raczej oddziały, do których należało około 50 tysięcy Meksykanów ze wszystkich warstw społecznych. Powstał on w reakcji na antykatolickie ustawodawstwo prezydenta Kariesa. Kiedy w 1926 roku biskupi zostali zmuszeni do zrezygnowania z publicznych eucharystii, ludzie zaczęli się budzić. Po jednej z bitew Józef dostał się do niewoli. Był okrutnie torturowany, zdarto mu skórę ze stóp, wielokrotnie nakłaniano go, by wyparł się ze stóra i w ten sposób ocalił swoje życie. Ten jednak konsekwentnie odmawiał. W końcu został zastrzelony. Jego ostatnie słowa to niech żyje Chrystus Król i najświętsza Maria Panna z Guadalupe. Kanonizacja odbyła się na początku Eucharystii, którą Franciszek dbało na placu świętego Piotra. W homilii papież zauważył, że nowi świeci osią nadzieję w cel ich serca wielkoduszne i wierne. Jedynie dzięki modlitwie może przetrwać. Walczy i zwyciężeni. Czyli można powiedzieć, pierwszy doradca gospodarczy, ekonomiczny premiera nie zna umowy i mówi, że to chyba nigdy do którego się tej umowy nie zna, a ten rząd negocjuje tę umowę, no to powstaje przerażające pytanie, jakich jeszcze dokumentów, które przyjęli, nie znali. No więc to jest pierwsza sprawa. Ja chciałam ci na takim nowym portalu 38 milionów. Taki komentarz w tam, gdzie autor napisał, że no, on by rozumiał, żeby premier się przyznał do tego, że nie przeczytał Ulyssesa, bo to jest 961 stron i to nie jest wstyd, bo nie znam osoby, która by przeczytała, ja 3 razy próbowałam. Ale przyznać się, że się nie czytało tak ważnego, a to jest jedna z tych Jakie ograniczenia tam są zapisane? Jest to dobre pytanie. To jest, że tak jak w tym punkcie, ja też czytałem kogoś, kto przeczytał ten traktat i nie znalazł nikogo. Także dlatego, że
Później dopiero wyszedł tekst niezmodzicony. Chyba to profesor Leszyński z kimś tam jeszcze zrobili, ale tak był w formie poprawek do traktatu. Punkcie 387 zmienia się. No właśnie, nie jest nie do wszystkich, ale nikt tego nie jest w stanie zrobić. Ale zmówmy się, że mam tę pracę, rząd powinien komuś wlecić z takim tekstem niezmodzicony. No i tu też, no to nie jest co do kwestii, bo dużo by to można powiedzieć, co do kwestii, czy to będzie pomaga. Myślę, że tutaj są dwie rzeczy. Są dobrze zorganizowane środowiska, które wiedzą, że jest to zakaza. To przede wszystkim rolnicy. Rolnicy polscy najbardziej dostaną po uszach, żeby się nie wyrażać. Jak wyjdzie CETA, CCPIC, bo to w sumie no, wychodzi w akurat te wszystkie animacyjne, te firmy masowo produkujące śmieciowe jedzenie amerykańskie, mają oddziały kanadyjskie i będą to wszystko sprzedawać do Polski sobie wtedy już, jak CETA wyjdzie. No i rolnicy mają tego świadomość. Stąd te zygzaki cudowne z kontynentu pana Kosiniaka-Kamysza, który usiłuje co udawać, że on nie ma nic wspólnego z CCIP i z CETA, skoro akurat w 2014 roku po pięcioletnich negocjacjach zostało to przez rząd polski parafowane, więc akurat cały ten okręg rządu PSL wspólnie z Platformą. Ale widocznie zadowalam się tam z koleżkami w radach nadzorczych w różnych jakichś tam miejscach i nie znikał w taką poważną sprawę, jaką były umowy międzynarodowe. To jest bardzo prawdopodobne. Ja mam wrażenie, że obecny rząd troszkę tę sprawę przespał, bo uznał, że to jest po prostu niezaszłość. No bo my już nic nie mamy do wynegocjowania, to wszystko zostało wynegocjowane. My się ewentualnie możemy rzucić rejtanem. No i teraz pytanie, dlaczego akurat my się mamy rzucić rejtanem? My mamy być znowu tym jednym krajem, bo to się wszyscy przyzwyczaili w Unii Europejskiej. Nawet w tej grupie rzeszowskiej, że my to tak jak w Monty Pythonie i Świętym Grelu, wszędzie się Lancelota posyłało w przodu, żeby on został. Prawda, że Polacy są zawsze wyrywni, to nie Polacy się idą awanturują, a Czesi, Słowacy, Żadzawek i wszyscy inni poczekają, no, skoro trudno, jest weto, prawda, jest weto, więc nie może to wejść, bardzo żałujemy, a to jest to się udało. Ale nie tylko my protestujemy, bo to proces odbył się w wielu państwach europejskich. Z jednej strony mówimy tego samego dnia. No dobrze, no przestańcie, 500 milionów obywateli Unii Europejskiej, a 35 milionów Czechów, jak oni mogą ten rynek zarzucić, prawda? Też przypomina się, jakie były obawy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, że nasze rolnictwo było w porównaniu niemieckim, holenderskim i tak dalej, padnie. Tak. Więc społeczeństwo nie wie, o co chodzi. Ja się obawiam, że brak tego dialogu no, może być w skutkach bardzo nieprzyjemny dla rządu, bo to demonstracja, bo ludzie bardzo nie lubią, jak się coś robi, a te negocjacje były absolutnie po prostu prowadzone. Nawet ktoś sprawdzał, czy w okresie tych negocjacji z ust ówczesnych negocjatorów, ministrów polskiego rządu pojawiła się jakaś wypowiedź, która użyła słowo CETA. Nie było takiego. Przez 4 lata ci są to robiono, więc to już jest pierwsze podejrzenie. Drugie, nie lubimy bardzo, jak nam się wciska złą żywność. A tutaj takim hasłem, który skłania ludzi do wyjścia na ulicę, jest to, że dostaniemy te zmutowane warzywa. To jest sporo propagandy. Tak, może na przykład czytałam ostatnio, że kusze wołowe w Kanadzie myte są wodą chlorowaną, prawda? I że nawet w wodzie mineralnej są takie jakieś te genetyczne specyfikacje, więc jest sporo strach. No ale ja muszę powiedzieć, jak tak oglądam to wszystko, bo zawsze, kiedy spadały notowania rządzących, to zawsze uważano, że odpowiedzialna jest za to polityka informacyjna rządu. Bo przeżyła to na swojej skórze wielokrotnie i wie, jak to wygląda. Natomiast tutaj patrzę, że tej polityki informacyjnej rządu nie ma. To znaczy nie ma dialogu ze społeczeństwem, nie ma tłumaczenia tego, co chce się zrobić, nie ma tłumaczenia tego właśnie, co to jest CETA, dlaczego chcemy to podpisać, albo nie będziemy tego podpisywać. I wielu innych sprawach też nie ma. Wspomniałeś o środowiskach, w którym ta umowa zagraża, i przede wszystkim powiedziałeś o rolnikach, czy to może oznaczać, że będziemy mieli w niedalekiej przyszłości do czynienia z demonstracjami rolniczymi w Warszawie, bo ta demonstracja, która miała miejsce w sobotę, no to raczej była demonstracja aktywistów. To nauczyciele, bo ona się mało nie podziła. Wspólne demonstracje partii razem z narodowym zawsze są w zapadle. Ale nie, 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 n
sławiających tego, że ci wszyscy zostali wyginani, ale i dzieli o klasie. Kościół jako wspólnotę narodów wierzących, demonstracje może tak, natomiast sądzę, że pokoju, mówimy o tym, nie mówimy o takim odważnie stawał w obronie praw człowieka, potępiał wojnę i przestrzegał przed nierównościami pomiędzy północą i południem. Śladami Pawła VI idzie papież Franciszek, który jest przekonany, że Ewangelia przemawia do wszystkich ludzi, podkreślił kardynał Parolin. Sympozjum poświęcone osobie Pawła VI zostało zorganizowane z okazji 50-lecia powstania konferencji episkopatu Hiszpanii. Jest ono swego rodzaju płodą wdzięczności wobec papieża, którego Hiszpania, pomimo papieskiego wsparcia, jednak nie rozumiała. Z Matyku Akademickiego ojciec Marek Raczkiewicz, redaktor lista. Jako specjalny wysłannik Ojca Świętego na urok stoicznik poświęcenia sanktuarium pomijającego Mojżesza na Górze Nebo, udał się do Jordanii prefekt kongregacji dla kościołów wschodnich w liście do swego specjalnego wysłannika papież przypomina, że z Góry Nebo Pan pokazał Mojżeszowi całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą Krainę Judę, aż po Morze Zachodnie, Negebi, okręg Dominiku i Recha. Nacieszywszy się krótko widokiem tej ziemi, płynącej mlekiem i miodem, sławny prorok umarł w krainie Moabu. Według postanowienia Pana i tam został pochowany. Franciszek zwrócił uwagę, że Mojżesz był poprzednikiem przyjścia Chrystusa i stąd znaczenie sanktuarium wniesionego w miejscu jego spoczynku. Dodajmy, że miejsce śmierci bóg Mojżesz zniszczył już sanktuarium bizantyjskie, odkryte w zeszłym stuleciu przez franciszkańskich archeologów, odwiedzili podczas swej wizyty w Ziemi Świętej Jan Paweł II i Benedykt XVI. Widać stamtąd sporą część ziemi obiecanej. W ramach swojej wizyty w Jordanii kardynał Sandri odwiedził wczoraj ogród miłosierdzia w Ammanie, na który z woli Ojca Świętego przeznaczono środki zebrane w